Kowalski oraz przedstawiciel spółki R22, spółki dominującej, pan Robert Stasik. Czas przewidziany na spotkanie to jest około 50 minut. Spotkanie w standardowej formie, rozpoczniemy krótką prezentację, a następnie przejdziemy do sesji Q&A. Pytania można zadawać na czacie, do czego gorąco zachęcamy już teraz. Także dziękuję za uwagę i przekazuję głos przedstawicielom spółki. Okej, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz serdecznie witamy Państwa na tym spotkaniu. Myślę, że spora część z Państwa być może słyszy tutaj, czy spotyka się z naszą spółką po raz pierwszy, więc też postaramy się dzisiaj przybliżyć trochę informacji w ogóle o działalności naszej spółki, o tym, na jakim rynku działamy i dlaczego ten rynek, czyli ten rynek CPaaS-owy, jest tak fajnie, dynamicznie rosnącym innowacyjnym rynkiem technologicznym. Powiemy trochę o naszych klientach oraz, jak tytuł samej konferencji wskazuje, również o innowacjach, nad którymi pracujemy w naszych labach, w naszych projektach, tak żeby też mieli Państwo takie spojrzenie na to, co aktualnie dzieje się u nas w firmie. No i oczywiście przypomnimy również naszą strategię rozwoju, która bardzo mocno związana jest właśnie z tymi innowacjami. Przechodząc tak na wstępie, oczywiście króciutko o osobach zarządzających w naszej spółce. Trzyosobowy zarząd, poza mną pan Krzysztof Szyszka, prezes zarządu, Adam Lewkowicz, nasz główna osoba w IT, CTO i Robert Stasik, który jest ze mną, który wspiera nas w obszarze finansów oraz oczywiście reprezentuje spółkę dominującą R22. Wszyscy działamy, że tak powiem, na tym rynku telekomunikacyjnym od już kilkunastu lat. Jesteśmy również, myślę, że to ważna, istotna informacja dla Państwa. Wszyscy jesteśmy akcjonariuszami spółki, dlatego bardzo mocno zależy nam tutaj, jesteśmy bardzo mocno związani z rozwojem spółki na przestrzeni ostatnich lat i oczywiście w przyszłości. Króciutko, co robimy, bo tak naprawdę działamy na rynku komunikacji B2B, natomiast z jakby wynikami działania naszej technologii mają do czynienia przede wszystkim konsumenci i to praktycznie każdego dnia. Komunikaty, które otrzymujemy, mailowe, SMS-owe, w aplikacjach mobilnych, poprzez przeglądarkę internetową, poprzez komunikatory OTT, nadsyłane przez banki, przez instytucje finansowe, retail, handel, to są komunikaty, które są realizowane w ramach naszej platformy. Tutaj te komunikaty dostarczamy, jesteśmy tak naprawdę fundamentem cyfrowego świata i zapewniamy dla firm komunikację sprawną z wszystkimi konsumentami. Działamy, tak jak wspomniałem, na szybko, dynamicznie rosnącym rynku CPaaS-owym. Co to jest CPaaS? Communication Platform as a Service. Tak jak Państwo widzą, rozwiązania CPaaS-owe porządkują, harmonizują komunikację w przedsiębiorstwach, sprawiają, że jest ona poukładana, sprawnie działająca i docierająca do wszystkich klientów za pośrednictwem takiego kanału komunikacji, jaki chcą oni na co dzień używać i jakim chcą utrzymywać komunikaty. Bez CPaaS-ów komunikacja zazwyczaj jest chaotyczna, niezorganizowana, może powodować problemy i zaburzenia w przepływie informacji do konsumentów. Tworząc platformy CPaaS-owe zapewniamy klientom dostęp do wszystkich najbardziej skutecznych i efektywnych kanałów komunikacji, jakie są obecnie dostępne na rynku. Rynek ten jest rynkiem bardzo dynamicznie rosnącym. Jak pokazują wszystkie badania, między innymi Junipera, będzie to rynek, który w najbliższych 5 latach będzie rósł z średnim tempem 30%. Na wpływ na tak dynamiczny rozwój tego rynku mają przede wszystkim silne 3 makrotrendy. Z jednej strony bardzo dynamiczny i bardzo silnie rosnący rynek e-commerce'owy, który w bardzo dużym stopniu korzysta z rozwiązań właśnie CPaaS-owych do komunikacji z klientami. Również bardzo mocno dynamiczny, rosnący rynek rozwiązań martechowych, który również korzysta z tego typu rozwiązań. No i cały postępujący proces cyfryzacji społeczeństwa, który jeszcze dodatkowo bardzo mocno przyspieszył w ostatnich 2 latach z powodu oczywiście pandemii COVID. Tak naprawdę te kanały, które udostępniamy naszym klientom, są to wszystkie
najpopularniejsze kanały komunikacji z największym zasięgiem. Kanał SMS-owy pozwalający dotrzeć do ponad 5 miliardów ludzi na świecie, kanał mailowy i pushowy, prawie 4 miliardy ludzi w zasięgu tej technologii. Patrzymy również oczywiście w przyszłość, widzimy rozwój komunikatorów OTT, WhatsApp, Facebook. Tutaj jakby pracujemy również nad wdrożeniem tej technologii, natomiast są to jeszcze rozwiązania w wersji beta, także tutaj również przyglądamy się bardzo mocno rozwojowi tego rynku i tego obszaru. Mamy już wdrożenie tutaj w naszych spółkach w Czechach bardzo dobrze działającego komunikatora Viber. No i również bardzo mocno pracujemy, to dzisiaj Państwu myślę trochę więcej na ten temat powiemy, nad następcą SMS-a, czyli RCS-em SMS 2.0, który jest wdrażany przez Google oraz przez operatorów komórkowych na świecie i również w Polsce już ta technologia bardzo mocno się rozwija. Robert, oddam Ci chwilkę. Parę słów o finansach spółki. Spółka Vercom od samego początku swojego powstania rozwija się w średniorocznym tempie około 50% wzrostu rok do roku. Wzrost ten przede wszystkim wynika z silnego wzrostu organicznego i jest wspierany też selektywnymi akwizycjami, które w konsekwencji pozwalają nam utrzymywać to wysokie tempo wzrostu. Co istotne, oprócz wysokiego tempa wzrostu, spółka jest jednocześnie rentowna i od samego początku swojego istnienia była spółką rentowną. Cechujemy się jeszcze wyższą dynamiką wzrostu zysków niż wzrostu przychodów. W zeszłym roku czysto organiczny wzrost wyniku EBITDA to blisko 60%, a jeżeli chodzi o zysk netto, ten wzrost sięgnął blisko 80%. W samym minionym kwartale, czyli w drugim kwartale 2021 roku, utrzymujemy dalej to wysokie tempo wzrostu na poziomie marży brutto, dynamika rok do roku blisko 50%, na poziomie zysku EBITDA również blisko 50% wzrostu rok do roku. Warto zwrócić uwagę też na fakt, iż rok do roku praktycznie ponad podwoiliśmy liczbę klientów. Obecnie obsługujemy ponad 18 tysięcy klientów w regionie CEE. Warto też zwrócić uwagę, iż na tak atrakcyjnym rynku, o którym wspominał przed chwilą Tomek, oczywiście nie jesteśmy sami. My bezpośrednio konkurujemy z globalnymi graczami, takimi jak Twilio, Sinch czy Link Mobility. Warto zwrócić uwagę, iż pod względem tempa wzrostu w niczym nie ustępujemy tym globalnym podmiotom, a nawet w takich parametrach jak rentowność czy zdolność do generowania gotówki, nawet dość istotnie, mamy dość istotne przewagi nad tymi podmiotami. To pewnie tyle, jeżeli chodzi o taki overview finansowy. Teraz przejdziemy do dalszej części, gdzie Tomek opowie trochę o naszej technologii i strategii spółki. Dzięki, Robert. Faktycznie tak, myślę, że warto opowiedzieć troszeczkę więcej o technologii, która stoi za rozwiązaniami CPaaS-owymi, czyli platformami Vercom. Tutaj widzą Państwo schemat działania naszych platform CPaaS-owych. Ja może opowiem na przykładzie jednego z naszych klientów, jak tego typu platformy działają na co dzień. Jednym z klientów, który korzysta z naszych rozwiązań, jest sieć handlowa Smyk, która korzysta z tego typu narzędzi do komunikacji w kilku obszarach działalności. Jednym z tych obszarów jest obszar marketingowy. Tutaj następuje logowanie poprzez aplikację webową. Klient może w tej aplikacji zarządzać całą komunikacją, przygotowywać, segmentować w zaawansowany sposób grupy docelowe, do których następnie poprzez określone kanały komunikacji e-mail, SMS, MMS, push czy komunikatory OTT, ten przekaz dociera do finalnego odbiorcy. Oczywiście klient może analizować, co z taką wysyłką stało się już po jej zrealizowaniu, jaki był tego efekt, ewentualnie wprowadzać automatyzację w odpowiedzi na konkretne działania użytkowników. Natomiast to, co ważne, żeby podkreślić, to w coraz większym stopniu, nawet już dominującym, wykorzystanie naszej platformy przebiega w nieco inny sposób. W przypadku sieci Smyk innym obszarem działalności, który korzysta z tego typu platform, jest dział e-commerce, konkretnie sklep internetowy.
Tutaj za pośrednictwem interfejsu API, już bez konieczności angażowania pracowników, ludzi w ten proces, system jest zintegrowany z naszymi platformami i w automatyczny sposób realizuje wysyłkę komunikatów transakcyjnych. W momencie, kiedy Państwo na przykład zrealizują zamówienie w sklepie internetowym, dostają Państwo informację drogą mailową o tym, że przesyłka jest już przygotowana do wysłania, SMS-em na przykład link do śledzenia takiej przesyłki, czy chociażby informacje, że mogą już Państwo odebrać przesyłkę z paczkomatu. Ten sposób wykorzystania w pełni automatyczny poprzez interfejs API, tak jak wspomniałem, staje się już dominujący na naszych platformach. W każdym obszarze, w każdym kanale komunikacji, w którym działamy i działają nasze platformy, posiadamy szereg przewag czy takich rozwiązań, które sprawiają, że wykorzystanie naszej technologii stwarza duże korzyści dla firm, które w coraz większym stopniu decydują się właśnie na rozwiązania CPaaS-owe, a więc te, które zapewniają wiele kanałów komunikacji w jednym scentralizowanym miejscu. W kanale SMS-owym tutaj posiadamy zaawansowane kierowanie ruchem, które pozwala łatwo zarządzać kierowaniem ruchu krajowego czy międzynarodowego w taki sposób, żeby zapewnić z jednej strony największą efektywność kosztową, ale z drugiej strony, żeby zapewnić jak największą wydajność. Pracujemy dla dużych, największych klientów w tej części Europy i zapewnienie wysokiej jakości i przepustowości jest tutaj niezmiernie kluczowe. W obszarze kanału mailowego takie dwa główne wyróżniki, na które kładziemy duży nacisk, z jednej strony bezpieczeństwo komunikacji, tutaj wdrażamy szereg rozwiązań, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji, pozwalają firmom w coraz większym stopniu, to też dzisiaj opowiem o tych innowacyjnych rozwiązaniach, chronić nasze firmy przed działaniami phishingowymi, a z drugiej strony kwestie związane z dostarczalnością, w dzisiejszych czasach coraz trudniej skutecznie, czyli do skrzynki odbiorczej dostarczyć wiadomości. Tutaj również nasze narzędzia bardzo dobrze sprawdzają się w zakresie właśnie dostarczania skutecznego wiadomości mailowych. No i te nowe kanały, między innymi kanał pushowy, możliwość wysyłki wiadomości w aplikacji. Z aplikacji tutaj jakby ten rynek też coraz dynamiczniej się rozwija i tutaj nasze narzędzie również odpowiada na te potrzeby. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, że jesteśmy spółką technologiczną i mocno osadzoną w świecie technologii. Mimo że komunikacja kojarzy się najczęściej z działaniami marketingowymi, to w przeważającym już w tej chwili momencie czy udziale o naszych platformach decydują przede wszystkim osoby z działów IT. To one wdrażają tego typu rozwiązania, integrując nasze systemy, tak jak wspomniałem, z systemami e-commerce'owymi, systemami CRM-owymi, czy jakimkolwiek innymi systemami, które odpowiadają za komunikację w firmie. W tym obszarze udostępniamy szereg narzędzi ułatwiających pracę właśnie osobom z działów programistycznych, bardzo czytelne API, bogatą dokumentację, uzupełnioną o gotowe wtyczki, integracje z systemami, które popularne są w tej części Europy oraz systemami międzynarodowymi. To są zarówno systemy, na których działa chociażby działają sklepy internetowe, Shopper, Magento i AI Shop, jak i również systemy klasy Marketing Automation oraz systemy CRM-owe ERP. Do wszystkich tych systemów posiadamy gotowe wtyczki, dzięki czemu programiści nie muszą tracić czasu na przygotowywanie integracji i łączenie się z tymi systemami. Tutaj widzimy bardzo mocny trend wzrostowy w zakresie właśnie wykorzystania naszych platform przez działy IT, więc tutaj jakby też bardzo mocno kładziemy nacisk na ten obszar działalności. Myślę, że nie mniej ważne jest powiedzieć Państwu, że przy budowaniu tych technologii CPaaS-owych bardzo mocno i blisko współpracujemy z szeregiem partnerów. W obszarze komunikacji SMS-owej czy mobilnej współpracujemy z operatorami komórkowymi, tymi globalnymi oraz również działającymi na danym rynku. Działamy tutaj z T-Mobile'em, Orange'em, Vodafone czy O2, jak i również polskimi operatorami Play
czy Polkomtel w zakresie właśnie rozwoju tej technologii. W obszarze komunikacji mailowej współpracujemy z globalnymi dostawcami skrzynek pocztowych, takimi jak Gmail, Yahoo, AOL, jak i również z lokalnymi działającymi na rynkach tej części Europy, czeskim Syznamem, niemieckim WebD, czy rosyjskim Mailu. W obszarze komunikacji pushowej integrujemy się z mobilnymi systemami operacyjnymi, z Androidem od Google'a, z iOS-em od Apple'a, czy nowym systemem Harmony od Huawei. Współpraca z tymi partnerami daje nam szereg korzyści. Po pierwsze, jesteśmy w stanie generować znacząco wyższe przepustowości i wolumeny, niż są to w stanie zrobić jednostki, klienci, pojedyncze działalności. Współpracując z tymi podmiotami, rozwijamy szereg nowych, innowacyjnych technologii. Razem z operatorami w tej chwili wdrażamy technologię RCS-ową, przygotowujemy się do wdrożenia rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa, chroniących przed spamem. W obszarze komunikacji mailowej tutaj również bardzo mocno rozwijamy naszą współpracę z tymi partnerami, co daje nam szereg przewag, pomagając nam na przykład rozwiązywać problemy z dostarczalnością dla klientów, czy wysyłką wiadomości mailowych na dużą skalę. No i tutaj w przypadku systemów mobilnych bardzo fajne też pokazane, jak działają zalety rozwiązań CPaaS-owych. W momencie konfliktu Huawei z Googlem i powstania nowego systemu Harmony bardzo szybko zareagowaliśmy, dobudowaliśmy integrację z również tym nowym systemem i w ten sposób umożliwiliśmy klientom, szczególnie w tej części Europy Huawei jest bardzo popularny, jeśli chodzi o telefony, na właśnie możliwość wysyłki powiadomień pushowych do użytkowników tych telefonów. Oczywiście technologia jest bardzo ważna, natomiast myślę, że równie ważne jest spojrzenie na klientów naszych platform. Tak naprawdę, jeśli chodzi o klientów, to w znakomitej większości pochodzą oni z szeroko rozumianego rynku e-commerce'owego. Są to zarówno duże podmioty działające w tej części retailowej rynku e-commerce'owego, w takiej platformie jak Allegro, OLX, liderzy w danych branżach e-obuwie, IKEA, CCC, jak i również podmioty działające w branżach wspierających e-commerce. Tutaj przede wszystkim logistyka, jak i również digital marketing i rozwiązania martechowe. Ale tak naprawdę z rozwiązań naszej platformy korzystają tak naprawdę podmioty z całej gospodarki. Wspomniałem podmioty finansowe, telekomunikacyjne, działające w wielu obszarach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest masowa komunikacja z klientami, wszędzie tam znajdują rozwiązania naszych platform na jakby tutaj znaczenie. Jeśli chodzi o właśnie tą ekspozycję na rynek e-commerce'owy, to myślę, że ten slajd bardzo dobrze pokazuje, dlaczego tak ważne jest właśnie korelowanie wzrostu rozwiązań CPaaS-owych z rynkiem e-commerce'owym. Tutaj widzą Państwo jedną standardową transakcję, jaką ma miejsce codziennie w każdym sklepie internetowym. W momencie, kiedy dokonujemy takiej transakcji, ma miejsce, czy wydarza się kilkanaście zdarzeń komunikacyjnych. Tego typu zdarzenia poprzez kanał mailowy, SMS-owy, pushowy dociera do konsumentów. Jest to informacja o potwierdzeniu zakupu, informacja o przeprowadzeniu procesu płatności, potwierdzenie, że taka płatność została wykonana prawidłowo, no i również potem informacje już o logistyczne, tak, o trafieniu przesyłki do kuriera, no i o informacja o tym, że przesyłka do nas dotrze w dniu jutrzejszym albo że możemy już ją odebrać z paczkomatu. No i oczywiście potem szereg innych wiadomości, faktura, wiadomości marketingowe, do sprzedaż, ankiety, wszystkie te informacje trafiają do konsumentów. Tak jak Państwo widzą, każda pojedyncza transakcja w świecie e-commerce'owym ma przełożenie na kilka bądź kilkanaście zdarzeń komunikacyjnych, czyli wysłanych komunikatów poprzez platformy CPaaS-owe. To pokazuje, jak rynek e-commerce'owy drive'uje i przyspiesza rozwój platform CPaaS-owych jak nasze. To chyba, myślę, bardzo fajny i ważny slajd, który też pokazuje, jak dynamicznym i silnie rosnącym rynkiem jest właśnie ten rynek CPaaS-owy. Tutaj widzą Państwo kohorty, które obrazują, jak
przebiega rozwój współpracy w naszych rozwiązaniach z poszczególnymi klientami. Kiedy nawiązujemy współpracę z klientami, jest to tak naprawdę początek drogi. Wraz z kolejnymi okresami, kolejnymi latami, kiedy te firmy rozwijają się, rozwija się ich biznes, rośnie również zużycie czy wykorzystanie platform CPaaS-owych. Tego typu podmioty wysyłają coraz więcej komunikatów, komunikują się z coraz większą grupą klientów i w ten sposób również napędzają rozwój naszej platformy. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o technologię. Teraz chcielibyśmy parę słów przeznaczyć właśnie na rozwiązania innowacyjne, które wdrażamy w naszych rozwiązaniach, które będziemy wdrażać w najbliższym czasie. Myślę, że rozwój naszych technologii bardzo dobrze obrazuje ten wykres. Tak jak Państwo na nim widzą, pokazuje on rozwój technologii komunikacyjnych. Kiedy zaczynaliśmy przygodę z naszymi platformami, było to już pewnie kilkanaście lat temu, dominowała w tego typu rozwiązaniach komunikacja marketingowa. Ona jako pierwsza wymagała ze względu na dużą skalę, dużą liczbę komunikatów tego typu rozwiązań dla biznesu. Z biegiem lat pojawiła się również komunikacja transakcyjna. Tutaj również nasze platformy w odpowiedzi na tą potrzebę zaczęły zagospodarowywać ten obszar komunikacji, dostarczając narzędzia specjalistyczne w obszarze poszczególnych kanałów komunikacji, które umożliwiały sprawne realizowanie wysyłek transakcyjnych, takich, które znamy oczywiście z świata e-commerce'owego, z świata telekomunikacyjnego. Jakby tutaj ten udział tej komunikacji transakcyjnej bardzo dynamicznie rośnie i widzimy, że jakby w tej chwili, w dniu dzisiejszym można powiedzieć, że udział komunikacji transakcyjnej w naszych platformach jest już praktycznie większy niż komunikacji marketingowej. No i widzimy kolejną falę, która w tej chwili wzbiera, czyli ten kolejny etap rozwoju komunikacji. Po marketingowej i transakcyjnej widzimy, że bardzo mocno rozwijać będzie się w najbliższych latach komunikacja konwersacyjna, czyli oparta o zautomatyzowany proces rozmowy klienta z algorytmami po stronie właśnie rozwiązań CPaaS-owych. Tego typu komunikacja konwersacyjna na pewno w kolejnych latach ze względu na coraz większy udział tej komunikacji automatycznej będzie zbierać na znaczeniu i tutaj za chwilę opowiem Państwu rozwiązania, które w tym obszarze realizujemy. No i oczywiście pojawią się pewnie kolejne innowacje, kolejne gałęzie czy też obszary działalności w sferze komunikacji, o których jeszcze pewnie teraz nawet nie wiemy, natomiast tego typu rozwiązania CPaaS-owe będą za każdym razem starały się odpowiedzieć na potrzeby klientów i rozwój tej technologii. Tutaj myślę, że widzą Państwo właśnie te poszczególne rodzaje komunikacji, o której wspomniałem. Komunikacja marketingowa, najbardziej rozpowszechniona, myślę, że każdy z Państwa wie, o czym mówię, newslettery, SMS-y informujące o promocjach, o zdarzeniach, w tym czy komunikacja pushowa. W przypadku komunikacji transakcyjnej wszystkie rodzaje komunikatów, takie jak faktury, informacje o płatnościach, potwierdzenia zamówienia w sklepie internetowym, to jest właśnie cały czas ten mocno rosnący obszar komunikacji transakcyjnej. No i na końcu po prawej stronie widzą Państwo rozwój tej nowej komunikacji. Tutaj bardzo mocno współpracujemy z Googlem oraz z polskimi operatorami nad wdrożeniem technologii RCS-owej, która wygląda właśnie w następujący sposób. Tutaj widzimy wdrożenie, które realizujemy testowo z jednym z naszych klientów, tutaj Rainbow, który wdraża tego typu zautomatyzowaną komunikację do obszaru SMS-owego i tutaj jakby ta technologia RCS-owa będzie powoli bardzo mocno rozwijać się w obszarze tej komunikacji. Zwrócę tylko uwagę, dlaczego akurat patrzymy bardzo mocno na tą technologię RCS-ową i tego następcę SMS-a i dlaczego tyle czasu przykładamy teraz właśnie w naszych labach i w naszych projektach do rozwoju tej technologii, ponieważ ona w najbliższych 5 latach według również badań Junipera będzie rosnąć najszybciej.
Tutaj widzą Państwo w tej środkowej części rozwój technologii RCS-owej w najbliższych latach to jest prawie 400% rok do roku liczony wzrost rynku. Tutaj jak widzimy bardzo mocno, że ten rozwój technologii będzie tej RCS-owej będzie bardzo szybko postępował, w związku z tym tutaj również nasze naciski w rozwoju technologii, wspomniane testy pierwsze z klientami, z operatorami komórkowymi, siecią Play, siecią Orange w tej chwili mają miejsce i myślimy, że w ciągu kolejnych lat już tutaj rozwiązania komercyjne bardzo mocno będą wspierać rozwój naszej firmy. To, nad czym pracujemy również bardzo mocno, to obszar bezpieczeństwa komunikacji. Żyjemy w czasach, kiedy komunikacja również wykorzystywana jest oczywiście do działań niezgodnych z prawem, do podszywania się pod dane przedsiębiorstwa, szczególnie z obszaru finansowego, ale również coraz bardziej z obszaru e-commerce'owego, obszaru retailowego. Tutaj współpracujemy chociażby z prowajderami pocztowymi nad rozwojem technologii BIMI. W tej chwili wdrażamy razem z pierwszymi klientami technologię, która pozwala w skuteczny sposób zautoryzować wiadomości mailowe w taki sposób, żeby dla klientów końcowych były one było możliwe zidentyfikowanie, że faktycznie dany podmiot, przykładowe Allegro z tego slajdu, jest faktycznie nadawcą danej wiadomości. Jest to pierwsze skuteczne rozwiązanie oparte o certyfikaty, oparte o współpracę z providerami, które jest w stanie walczyć ze zjawiskiem phishingu mailowego. Tak jak wspomniałem, tutaj jesteśmy pierwszym podmiotem w Polsce, który wdraża tę technologię z klientami i widzimy tutaj bardzo dużą potrzebę w tym zakresie. Również w obszarze komunikacji SMS-owej tego typu prace nad bezpiecznym systemem zabezpieczania przesyłu wiadomości SMS-owych czy RCS-owych mają miejsce. Tutaj chociażby technologia rozwijana przez Google, Verified SMS, która pozwoli dodatkowo w interfejsie telefonów komórkowych wskazywać, że wiadomość wysłana przez konkretnego nadawcę faktycznie pochodzi od niego, a nie jest na przykład próbą podszycia się, jak mamy to bardzo często do czynienia w chwili obecnej. Tutaj oczywiście prace nad tą technologią trwają. Razem z Googlem testujemy ją już w Wielkiej Brytanii, we Francji. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie razem z polskimi operatorami uda się wdrożyć tą technologię również w Polsce. Razem z naszą niedawną akwizycją, to myślę, że to też jest taki obszar innowacyjny w naszej firmie, że jesteśmy w stanie tak naprawdę w krótkim czasie dokonywać bardzo fajnych i rozwijających naszą firmę inwestycji. Jedną z takich inwestycji była inwestycja w spółkę Freshmail, ponad 6,5 tysiąca klientów. Razem ze spółką Freshmail rozwijamy również projekt unijny, który również wykorzystując mechanizmy machine learning oraz sztucznej inteligencji ma przygotować narzędzia skutecznie walczące ze zjawiskiem phishingu. Tutaj jakby również mocno nad tą technologią pracujemy, rozwijamy ją w właśnie spółce Freshmail i myślę, że niedługo będziemy w stanie podzielić się już tym rozwiązaniem z naszymi klientami. Podsumowując, myślę, naszą prezentację, warto wspomnieć, jak te innowacje oraz nasza technologia i współpraca z naszymi klientami będzie przekładać się na to, co być może interesuje Państwa jako inwestorów najbardziej, czyli na rozwój naszej firmy w najbliższych latach, no i po prostu na wzrost skali działalności. My nasz rozwój opieramy na takich trzech głównych filarach. Z jednej strony to jest rozwój poprzez poszerzanie współpracy z klientami, poprzez dołączanie kolejnych działów, które współpracują z naszymi platformami. Tutaj chociażby przykład klienta Rossmann, który dołączył do naszych klientów już pewnie blisko 10 lat temu. Na początku rozwiązaliśmy prosty problem z obszaru komunikacji marketingowej. Tam uruchomiliśmy możliwość wysyłki w bardzo krótkim czasie newsletterów czy masowych wiadomości SMS-owych. Z biegiem czasu i rozwojem naszej współpracy kolejne działy firmy, które
komunikują się z klientami, dział supportu, dział sprzedaży, nowo powstający z biegiem czasu dział e-commerce'owy podłączał swoje systemy do naszych rozwiązań. W tej chwili można powiedzieć, że praktycznie wszystkie systemy tego klienta są zintegrowane z naszymi platformami, oczywiście te systemy, które odpowiadają za komunikację z klientami. Z drugiej strony bardzo mocno kładziemy również nacisk na rozwój współpracy z klientami poprzez uruchamianie kolejnych kanałów komunikacji. Zazwyczaj nasza przygoda z klientem rozpoczyna się od wdrożenia konkretnego kanału komunikacji, rozwiązania problemu w obszarze komunikacji SMS-owej bądź mailowej. Z biegiem czasu znowu tworzymy rozwiązania i dopasowujemy naszą współpracę tak, aby zapewnić klientowi dostęp do kolejnych kanałów komunikacji. To ma szereg korzyści. Z jednej strony dla klienta taka sytuacja win-win. Z jednej strony klient może wykorzystać mniej kosztowe dla niego kanały komunikacji, tutaj kanały mailowe, kanały pushowe, które są znacząco tańsze z perspektywy klienta niż kanał SMS-owy. Z drugiej strony dla nas te nowe kanały komunikacji są kanałami znacznie wyżej, kanałami marżowymi. W związku z tym po naszej stronie ta marżowość klienta wzrasta. Tutaj zwracam szczególną uwagę właśnie na marżowość naszego biznesu, ponieważ w tym upatrujemy bardzo duży potencjał rozwoju naszego biznesu. W tej chwili około 25% przychodów jest generowanych przez klientów, którzy korzystają przynajmniej z dwóch kanałów komunikacji. Można powiedzieć aż tyle, a z naszej perspektywy tylko tyle. Tu widzimy jakby też duży obszar do popracowania z naszymi klientami, szczególnie po okresie akwizycji, który realizujemy, tak żeby kolejnym klientom zaoferować również dodatkowe kanały komunikacji. No i oczywiście rozwój skali biznesu razem z naszymi klientami, tak jak pokazywałem trochę wcześniej, kiedy klienci rosną, jesteśmy w stanie rosnąć razem z nimi, zwiększamy skalę naszego biznesu, wchodzimy na nowe rynki, na których możemy działać razem z klientem, zbieramy know-how o tym, jak skutecznie dostarczać wiadomości, jak robić to na masową skalę i jak robić to dla najbardziej wymagających liderów branży, a przez to, że z naszych rozwiązań korzystają przede wszystkim liderzy w danych obszarach, bardzo łatwo i stosunkowo tanio przychodzi nam pozyskiwanie nowych klientów, ponieważ oni zazwyczaj spoglądają, kto w tej chwili, z jakich rozwiązań w tej chwili korzystają liderzy i również dołączają się do tego typu rozwiązań. Oczywiście również będą wspierać nas takie makrotrendy, rozwój rynku e-commerce'owego, rozwój rynku martechowego, tutaj bardzo intensywnie rosnącego, oraz postępująca cyfryzacja społeczeństwa. Praktycznie wszystkie obszary w tej chwili cyfryzują się i bardzo ważnym elementem w tym procesie cyfryzacji jest również obszar komunikacji elektronicznej. Te makrotrendy będą nas tutaj bardzo mocno wspierać. Wspomniany już, to tylko gwoli przypomnienia, rozwój poszczególnych kanałów komunikacji, kanału SMS-owego, który mimo że w obszarze komunikacji pomiędzy klientami, pomiędzy konsumentami już w tej chwili jest raczej w trendzie spadkowym, o tyle w komunikacji biznesowej nadal w kolejnych latach będzie dynamicznie rósł, ponieważ jest to nadal najskuteczniejszy kanał komunikacji gwarantujący najlepsze parametry dostarczenia komunikatu i efektywności przekazu, ale również właśnie rozwój tej nowej technologii RCS-owej, o której już dosyć szeroko wspominałem. Myślę, że na koniec warto, żeby wspomnieć o tym, co jeszcze podkreśla innowacyjność naszego przedsiębiorstwa, to też również skuteczne, selektywne akwizycje. Jesteśmy w stanie dokonywać szeregu akwizycji, robiliśmy to w przeszłości, robimy to obecnie zarówno w rozwój naszej bazy klientów. Widzimy tutaj bardzo duży potencjał w zakresie akwizycji jednokanałowych rozwiązań, które możemy wspierać i rozwijać, dokładać kolejne kanały komunikacji, a przez to, że pozyskujemy razem z tego typu podmiotami dużą grupę klientów, mamy tutaj jakby spore pole do działania właśnie w zakresie
się do sprzedaży czy uzupełniania tych rozwiązań o kolejne kanały komunikacji, również o rozwój geograficzny. Tutaj chociażby akwizycja w Profi SMS lidera, jeśli chodzi o rozwiązania na rynku czeskim z silną ekspozycją na rynek słowacki i austriacki. Tutaj również w ten sposób widzimy jakby potencjał rozwoju w naszych platform. No i również akwizycje celowe, które dotyczą akwizycji w poszczególne technologie. Spółka UpChance, software house wyspecjalizowany w tworzeniu rozwiązań z obszaru komunikacji mobilowej. Tutaj bardzo fajnie ta akwizycja pozwoliła nam na budowę nowego kanału komunikacji, kanału pushowego, user.com z obszaru martechowego i dwie ostatnie akwizycje, które miały miejsce, być może mieli Państwo okazję śledzić te wydarzenia dosłownie dzień po dniu. Byliśmy w stanie przeprowadzić dwie bardzo duże z naszej perspektywy inwestycje. Jedna w lidera rynku e-mail marketingu w Polsce, spółkę Freshmail, ponad 6,5 tysiąca klientów i właśnie w obszar technologii push-push-go, czyli lidera rozwiązań web pushowych. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o to, co chcieliśmy Państwu dzisiaj zaprezentować. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania, jeśli takowe się pojawiły. Trochę jest, tak. Myślę, że nie wiem, panie Kacprze, czy będziemy robić tak, że pan będzie czytał pytania, czy my mamy tutaj... Tutaj dowolność po waszej stronie, jak wolicie. Mogę ja przeczytać, możecie wy obsługiwać się sami. Myślę, że czytelniej będzie, jeśli pan będzie czytał pytania, my postaramy się tutaj skoncentrować na odpowiedziach. Okej, dobrze, to pytanie numer jeden. Czy Vercom lub jakaś ze spółek Vercomu będzie dostępny w narzędziach takich jak Zapier albo Integromat, tak jak wspomniane wcześniej Twilio, co poprawia międzynarodową widoczność marki? To ja może odpowiem, tak jak pokazywałem na jednym ze slajdów, faktycznie kwestie związane z integracjami naszych systemów z innymi systemami jest bardzo ważnym aspektem rozwoju naszej technologii. Poszczególne nasze projekty posiadają gotowe integracje z różnymi systemami, między innymi również z systemem Zapier, który jest takim, można powiedzieć, łącznikiem pomiędzy różnymi technologiami, różnymi aplikacjami. Także jak najbardziej tutaj cały czas zwiększamy tą liczbę integracji w poszczególnych projektach. Integrujemy się i z lokalnymi rozwiązaniami, jak i również z globalnymi. W tych obszarach, w których widzimy największy potencjał do tego, żeby wykorzystać nasze kanały komunikacji. I ten proces będzie postępował, bo oczywiście systemów z szeroko rozumianego tutaj ekosystemu, czy e-commerce'owego, czy martechowego, no po prostu przybywa dynamicznie, jakby tutaj nasze działy IT w dużej mierze również są skoncentrowane na rozwoju właśnie tych integracji, tak żeby tutaj oczywiście zaoferować klientom jak najprostsze połączenie pomiędzy systemami, które nie wymaga gdzieś tam nakładu w działy programistyczne, działy IT. Kolejne pytanie. Jak wygląda sytuacja spółki, jeśli chodzi o koszty wysyłki wiadomości? W nawiasie głównie SMS. Czy koszty wciąż rosną, czy spodziewacie się dalszych wzrostów? I na ile koszty udają się przerzucić na klientów? To może ja odpowiem, bo okay. Tomek już chyba wystarczająco dużo się nagadałeś, to może ja spróbuję coś parę słów powiedzieć. Tak, znaczy nie tylko koszty wysyłek wiadomości, ale generalnie te nasze główne kategorie kosztowe, czyli właśnie zarówno koszty wysyłek wiadomości, ale też przede wszystkim wynagrodzenia rosły i będą rosnąć oczywiście dalej. No, sytuacja, no, widzimy jak kształtuje się inflacja w bieżącym okresie i to ona dotyka wszystkich, dotyka też nas. No i spodziewamy się, że te koszty jak gdyby tak jak rosły do tej pory, dalej będą rosły. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, czyli kwestię, jak pan to ujął, przerzucania na klientów, to znaczy ja może nie ująłbym może jak gdyby w ten sposób, że my jak gdyby przerzucamy te koszty na klientów. Znaczy to jest, tak jak mówiłem, to jest normalne, tak? Znaczy, że w sytuacji jak gdyby inflacji, no to
te wzrosty cen, zarówno jak gdyby naszych kosztów, ale też jak gdyby naszych usług są rzeczą jak gdyby w pełni naturalną i normalną. Ja zwracam uwagę, że my nie mamy umów jak gdyby długoterminowych z naszymi klientami. To są zawsze kontrakty otwarte, które jakby w każdym momencie, że klient może w każdym momencie zrezygnować czy zmienić dostawcę, ale że tak powiem, wzrost cen naszych usług jest jak gdyby też rzeczą naturalną i to miało miejsce historycznie i jest to jak gdyby w pełni normalna rzecz. Znaczy zwracam też uwagę, że w szczególności w tym ruchu transakcyjnym mówimy tutaj o komunikacji, która jest jak gdyby kluczowa dla naszych klientów. Tak? No to jest to, co pokazywał Tomek w zakresie tych wzrostów. Jest to ten obszar jak gdyby komunikacji, w której jak gdyby nasi klienci muszą z niej korzystać. Tak? To tutaj zwracam uwagę, tutaj jak gdyby w pełni to nie jest coś, co klient może, nie wiem, zmniejszyć, zwiększyć i tak dalej, no to jest coś takiego, co musi działać, tak? No jeżeli mamy wysyłki informacji, na przykład o potwierdzeniu dostarczenia paczki przez kuriera, no to klient nie może sobie wybrać, czy w swojej jak gdyby usłudze, czy on jak gdyby tego SMS-a wyśle, czy nie. No po prostu musi go wysłać, bo to jest immanentna część jego usług, tak? A jeżeli chodzi o... Tylko tutaj bym rzucił jeszcze jedną uwagę odnośnie kosztów potem finalnych na klienta, jak gdyby na wielokanałowość naszych platform. Tak? Znaczy to, do czego my zmierzamy, to też i w czym pomagamy naszym klientom, to jest jak gdyby optymalizacja właśnie wysyłek poprzez dobór odpowiednich kanałów. Znaczy, oczywiście jest kanał SMS-owy, który jest z pewnością najbardziej skutecznym, jeżeli chodzi o dostarczalność czy skuteczność tego komunikatu, ale jest no relatywnie najdroższy, tak? Ale z drugiej strony mamy takie kanały jak mail czy push, które są zdecydowanie tańsze w stosunku przykładowo do SMS-a, jak gdyby jeżeli chodzi o tą cenę jednostkową danego komunikatu, ale w pewnych sytuacjach mogą być równie skuteczne i tam, gdzie jest jak gdyby to możliwe, no to my staramy się jak gdyby te dodatkowe kanały wdrażać, tam gdzie oczywiście ten kanał SMS-owy jak gdyby można w jakimś stopniu zastąpić. Mhm. Tak, to nie wiem, czy tam chcesz być dodać. Myślę, że tak, tutaj chyba wszystkie te obszary udało się wyjaśnić. Myślę, że to, o czym wspomniał Robert na końcu, jest chyba najważniejsze, bo faktycznie klienci korzystający z jakby rozwiązań komunikacyjnych, oni faktycznie szukają oczywiście tańszych rozwiązań, ale szukają uzupełniających się kanałów komunikacji, bo w dzisiejszych czasach ta komunikacja coraz bardziej się komplikuje, a więc tych kanałów komunikacji, które klient chce użyć w tej komunikacji i ze względów ekonomicznych, czyli zmniejszając koszty wysyłki, ale również ze względu na to, że tego oczekują odbiorcy, jest niezmiernie istotne i dlatego ten rozwój platform wielokanałowych przebiega w ostatnich latach tak dynamicznie. Mhm. Okej, następne pytanie. Jaka jest największa państwa konkurencja? Czy są to spółki lokalne, czy bardziej globalne? W nawiasie na przykład Twilio. Tak, znaczy jeżeli chodzi o konkurentów tutaj w obszarze naszych bezpośrednich, czyli dla naszej platformy CPaaS-owych, no to są globalni gracze, tak? Znaczy to jest Twilio, to jest Sinch, to jest Link Mobility i się my z tymi podmiotami stykamy się bezpośrednio na rynku. Tu można też zwrócić uwagę, iż w szczególności tutaj w CE czy na polskim rynku dość istotną pozycję ma również Link Mobility, aczkolwiek tutaj zwracamy zawsze uwagę, iż jest to podmiot aktywny przede wszystkim w tym kanale mobilnym, tak? Więc nie do końca też jak gdyby jest w pełni naszym konkurentem, jeżeli chodzi o rozwiązania takie w 100% CPaaS-owe, tak? Ale tutaj konkurencja to są podmioty globalne w tym momencie. Mhm. Okej, okay, kolejne pytanie. Jaka jest Państwa strategia rozwoju? Czy bardziej organicznie i w jaki sposób to robicie? Nakłady marketingowe, wchodzenie do nowych branż, technologii, rynków zagranicznych, czy przejęcia? I też w nawiasie krajowe, zagraniczne, nowe branże, technologie, czy jak Państwo poszukują celów akwizycyjnych? Tak, no pytanie jest dość wielokrotnie złożone, bym powiedział. Znaczy wydaje mi się, że w trakcie tej prezentacji jak gdyby no w dużej mierze trochę na to odpowiedzieliśmy, więc może ono się pojawiło na początku, tak widzę o 12.20, więc wydaje mi się, że w trakcie jak gdyby tej prezentacji
Tak, w tej ostatniej części. Tak, to jakby to dość dobrze przedstawiliśmy. No to tak trochę opowiadając ogólnie, znaczy to zarówno, znaczy to jest cały miks, tak? Znaczy my zarówno rozwijamy się silnie organicznie, że to jest takie tempo 20-30% wzrostu naszego historycznego i prognoz rynkowych, jeżeli chodzi o wzrost rynku, ale również poprzez selektywne akwizycje. Ja tutaj może bym tylko dodał, bo faktycznie jeżeli chodzi o ten wzrost organiczny, to jednak są przede wszystkim technologie. Nie? Znaczy my gdzieś tam historycznie te nasze nakłady takie na pozyskanie klientów, na marketing były relatywnie niskie i jak gdyby też nie zakładamy, że one w najbliższym czasie jakoś miałyby specjalnie wzrosnąć, gdyż my właśnie przede wszystkim rozwijamy się organicznie poprzez nasze technologie, dostarczając coraz lepsze rozwiązania i dzięki temu udaje nam się cały czas pozyskiwać nowych klientów. A jeżeli chodzi o przejęcia, to faktycznie można by dopowiedzieć z uwagi na fakt, iż w maju tego roku spółka miała swój debiut na GPW i pozyskaliśmy blisko, znaczy ponad 170 milionów złotych, które to środki będą przeznaczone przede wszystkim na, znaczy tylko i wyłącznie na przejęcia. Zrealizowaliśmy już inwestycje w spółki FreshMail oraz PushPushGo. Dalej mamy zasoby i prowadzimy rozmowy nad kolejnymi przejęciami. Przede wszystkim mówimy tutaj o inwestycjach w spółki już działające poza Polską. I w tym kontekście to w szczególności w tym jak gdyby najbliższym okresie to faktycznie istotna część tego wzrostu, którego należy się spodziewać, będzie pochodziła z akwizycji. A jeżeli chodzi o sposób poszukiwania celów akwizycyjnych, to znaczy to jest jakiś element naszego know-how, tak? To i troszkę tam proszę spojrzeć jak gdyby na całość grupy R22, to my tych akwizycji przeprowadziliśmy już w ciągu ostatnich lat tak naprawdę kilkadziesiąt. Tutaj mocno jako przedstawiciel R22, czyli jednostki dominującej, tutaj mogę potwierdzić, że my mocno wspieramy grupę Vercom właśnie w zakresie przejęć. No i dla nas jak gdyby proces poszukiwania nowych celów, nowych przejęć jest jak gdyby, no, to jest proces ciągły. Tak? Znaczy my cały czas jak gdyby nad tym pracujemy to jest naturalny dla nas element, tak, naszego działania operacyjnego. Jasne. Kolejne pytanie. Jakich większych klientów uzyskaliście w 2021 roku? Ja może tak szerzej opowiem, bo myślę, że rok 2021 jest o tyle, myślę, ciekawym rokiem, jeszcze się oczywiście nie skończył, natomiast w sumie w 2021 roku naszą jakby firmę zasiliła bardzo duża liczba klientów. To miało miejsce z tytułu akwizycji spółki FreshMate. Tam dołączyło do nas ponad 6,5 tysiąca klientów, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i również dużych podmiotów enterprise'owych korzystających z tego rozwiązania. Oczywiście wszystkie nasze platformy pozyskują klientów, tam pokazywałem na tym slajdzie, być może mieli Państwo okazję zobaczyć, które pokazuje rozwój naszych klientów, że faktycznie co roku udaje nam się pozyskiwać liderów rynkowych. W 2021 roku no było ich równie sporo, chociażby OLX, Decathlon, Getin, tak. Myślę, że tych podmiotów jest całkiem sporo w różnych działalnościach. My skupiamy się przede wszystkim na rozwoju bazy klientów z obszaru e-commerce, retail i jakby podmiotów wspierających tą branżę i widzimy tutaj, że te podmioty, szczególnie właśnie te większe, coraz w większym stopniu decydują się na rozwiązania CPaaS-owe i tutaj jakby tą współpracę z nimi rozwijamy. Myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć, jak rozwijamy współpracę i to myślę, tam ten slajd bardzo dobrze adresował z już pozyskanymi klientami, bo to faktycznie z biegiem czasu, z każdym kolejnym rokiem ci klienci rosną i dzięki temu rośniemy my razem z nimi. Okej. Kolejne pytanie, jaki procent waszych przychodów to top 10 waszych klientów? Jak jesteście bardzo uzależnieni od największych klientów? Okej. Znaczy ja tutaj od razu zwrócę uwagę, iż taką podstawową kategorią, którą my się posługujemy, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest marża brutto, tak? Z angielska ten gross profit, czyli ten jak gdyby przychód pomniejszony o koszt bezpośredni danego kanału komunikacji, tak? Bo to jest o tyle istotne, iż my w naszych platformach, tak jak wielokrotnie
tutaj powtarzamy, stosujemy różne kanały komunikacji, tak? I możemy zastosować zarówno, oczywiście znaczącą część stanowi kanał komunikacji SMS-owy, z uwagi na jego skuteczność i szereg innych jak gdyby walorów, ale równie istotnym elementem są pozostałe kanały, jak przede wszystkim kanały mailowe czy kanał pushowy. Tak? I z uwagi na to, że te kanały charakteryzują się naprawdę diametralnie różnym poziomem rentowności, więc jak gdyby ta marża brutto jest tym, co tak naprawdę charakteryzuje nasz poziom, co najlepiej, jak gdyby na poziomie czego najlepiej analizować też koncentrację klientów czy dynamikę wzrostu. I tutaj, jeżeli chodzi o top 10 klientów, to według stanu na koniec czerwca tego roku top 10 odpowiadało za około 7% marży brutto ogółem. Tak więc ten poziom jak gdyby koncentracji jest relatywnie nieduży. Znaczy no z pewnością nie jesteśmy uzależnieni od żadnego jednego dużego klienta, czy w ogóle ten poziom dywersyfikacji jest w naszej ocenie bardzo duży i się jak gdyby zwiększa, tak? Bo w zeszłym roku było to, czyli 12 miesięcy wstecz, no to ten poziom koncentracji top 10 wynosił około 12%, teraz jest to już tylko 7%, a dodatkowo tu warto zwrócić uwagę, iż wraz z przejęciem z inwestycją we Freshmail, która jeszcze nie jest widoczna w wynikach finansowych za Q2, ten poziom koncentracji jeszcze bardziej spadnie, gdyż ta spółka jak gdyby już jest na całkowicie jeszcze większym stopniu zdywersyfikowaną bazę klientów. Tak? No bo to jednak tutaj mówimy o ponad 18 tysiącach klientów łącznie, które obsługuje Verco, więc jak gdyby ten poziom dywersyfikacji jest naprawdę duży. Okay. Kolejne pytanie, ile osób zatrudniacie, ile wzrosło w tym roku? Czy macie presję na wzrost wynagrodzeń, jak sobie z tym radzicie? Znaczy tak, znaczy spółka zatrudnia teraz wraz z przejętymi z ostatnio spółkami Freshmail i PushPushGo około 150 osób w tym momencie, około 150 ekspertów właśnie w zakresie komunikacji i platform CPaaS-owych. Tak jak no wspomnieliśmy, no wzrost wynagrodzeń jest jak gdyby nieodłącznym elementem naszego działania. Także to dotyka wszystkich tak naprawdę i tutaj zwracam uwagę, że znaczy dotyka. Znaczy to jest naturalna rzecz, tak? Znaczy to trochę może złego słowa użyłem. I zdajemy sobie z tego sprawę, no uwzględniamy to jak gdyby w naszych planach, w naszych strategiach i no to jest jak gdyby całkowicie normalne. Znaczy ja tutaj zwrócam uwagę, że nasze usługi są relatywnie wysokomarżowe, tak? Więc co powoduje, że wzrosty, nawet dość istotne wzrosty wynagrodzeń nie wpływają istotnie na poziom rentowności spółki w totalu, tak? Więc to nie jest jak gdyby nie postrzegamy tego jako problem, tak zupełnie szczerze z naszej perspektywy. Nie wiem, czy Tomek może byś chciał. Myślę, że to jakby tutaj wyczerpałeś temat. Okej, to jeszcze przedostatnie pytanie odnośnie strategii M&A. Czy Verco interesują jedynie podmioty komplementarne, czy zakładacie też przyjęcia mniejszych konkurentów, którzy świadczą analogiczne, podobne usługi? Tak, ale to chyba odpowiedzieliśmy w trakcie prezentacji, że znaczy przede wszystkim koncentrujemy się, znaczy jeżeli chodzi o wartość tych przejęć, no to są przede wszystkim przejęcia podmiotów jednokanałowych, czyli rozumiem, to pan ma na myśli mówiąc komplementarne, czyli takie akwizycje właśnie jak historycznie Freshmail czy serwer SMS czy profi SMS, ale też inwestujemy w technologię, to jest przykład PushPushGo czy UserCom, więc ale oczywiście no to jeżeli chodzi o wartość tych transakcji, no to wiadomo, no to te inwestycje technologiczne, no to są zdecydowanie
zdecydowanie mniejsze wartości. Tak? Więc... Mhm. Może też tak dodam, Robercie, w tytule tego, nad czym jakby pracujemy i działamy, no to oczywiście tak jak informowaliśmy w przebiegu naszego IPO, no to też te pozyskane środki mają nam pomóc w pozyskaniu kolejnych podmiotów, bo widzimy taki dobry moment na rynku, że faktycznie te podmioty jednokanałowe, których trochę model biznesowy no, nie pozwala na dynamiczny wzrost, jest dla nas dobrym momentem, żeby faktycznie tego typu podmioty pozyskać. Natomiast patrzymy również na rozwiązania międzynarodowe, które pozwolą nam przenieść naszą skalę biznesu z poziomu tego regionu również na poziom międzynarodowy, no i oczywiście również na technologię, chociażby wspominana przeze mnie technologia konwersacyjna, tak, również jest w naszym mocnym zainteresowaniu i tutaj również mocno pracujemy nad tym, żeby być może w ten sposób również te kompetencje zwiększyć i wzmocnić. Mhm. Okej, okay, to ostatnie pytanie, chyba bardziej odnoszące się do waszych klientów. Czy widzicie jakiś wpływ problemów dostaw z Chin? Jak to wpływa na waszych klientów? I tutaj jest komentarz, że to jest głośna sprawa ostatnio medialnie. Znaczy ona pewnie wpływa na poszczególnych naszych klientów, tak, w jakimś zakresie, czy jakby wpływając na ich marżowość, czy jakby na działalność biznesu, natomiast trochę nie przekłada się na działania komunikacyjne, no, ponieważ skala jako taka działań komunikacyjnych i rozwój podmiotów e-commerce'owych i retailowych no, bardzo szybko postępuje i oczywiście tego typu problemy logistyczne i zdarzały się i zdarzają się teraz, tak, pewnie z nawet większym nasileniem, natomiast no, nie widzimy tutaj znaczącego wpływu czy zagrożenia dla sposobu wykorzystania komunikacji poprzez tych klientów, poprzez naszych partnerów w taki sposób, żeby ona mogła wpłynąć na wyniki naszej firmy. Raczej tutaj nie są to zbieżne tematy, tak, które by się łączyły jakby z naszą firmą, naszą technologią, naszymi rozwiązaniami. Mhm. Okej, okay, także wyczerpaliśmy pulę pytań, także też zbliżamy się do końca, bo właściwie 6 minut po czasie jesteśmy. Także słowem zakończenia w imieniu GPW oraz Domu Maklerskiego Trigon bardzo dziękujemy panom za prezentację, poświęcony czas oraz wszystkim gościom za pytania, uwagę i obecność. Na dzisiaj kończymy telekonferencję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.